Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie na 9. spotkaniu w ramach cyklu Radom Samorządny. Dzisiejszym gościem jest prezydent naszego miasta, pan Radosław Witkowski. Witam serdecznie. Spotkanie będzie prowadził, moderował pan redaktor Łukasz Molenda. Jak zawsze, dziękujemy serdecznie. Dzisiaj chciałbym zacząć nietypowo. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że nasi przyjaciele, przyjaciółki i przyjaciele w Warszawie na marszu są bezpieczni póki co. Mam najświeższe wiadomości, ponieważ część naszego stowarzyszenia, jak również Radomska Inicjatywa Kobieca jest w Warszawie. Drugą rzeczą to chciałbym na początku przeczytać pewne oświadczenie. Jako że kończymy nasz cykl, a dla mnie jest to dosyć istotne, dlatego że nasz zarząd, powołując te spotkania, miał pewien cel w tym, a kończy jakby ten cykl pan prezydent, więc chciałbym to oświadczenie przeczytać. To jest oświadczenie skierowane do wszystkich Radomian. Mając na uwadze dobro naszego miasta, zapraszamy wszystkie partie opozycyjne, organizacje, stowarzyszenia i ruchy społeczne do wspólnego działania na rzecz obrony wartości demokratycznych oraz ograniczenia destrukcyjnych działań obecnej władzy. Brońmy radomskiego samorządu. Uważamy, że wobec zbliżających się wyborów samorządowych powołanie radomskiej koalicji opozycyjnej ponad podziałami jest w tej chwili koniecznością. Musimy podjąć wspólny wysiłek na rzecz obrony wartości konstytucyjnych i wziąć odpowiedzialny i aktywny udział w wyborach. Jesteśmy zdania, że tylko zjednoczenie sił może doprowadzić do tego, aby uwolnić radomski samorząd od ludzi, którzy wspierają łamanie konstytucji, zawłaszczają nasz kraj, szerząc nepotyzm, zacofanie i zakłamanie. Łączą nas idee samorządności i wartości demokratyczne, których przestrzeganie jest dla obywatelskiego państwa prawa wartością najwyższą. Pluralistycznie, rozumiejąc tożsamość, różnorodność, szanując zapatrywanie i programy polityczne, powinniśmy jak najszybciej przystąpić do rozmów w celu powołania radomskiej koalicji demokratycznej. I to wezwanie chciałbym panu prezydentowi wręczyć. Panie prezydencie, mam nadzieję, że nam wszystkim się to uda zrobić. Tylko będziemy wszyscy tego chcieli, to... Mam taką nadzieję i myślę, proszę Państwa, że 10. spotkanie to byłoby spotkanie, gdzie uczestniczyłby w tym spotkaniu wszyscy, którzy chcieliby wziąć udział w tej koalicji. Partie polityczne, stowarzyszenia, jak również ludzie, którzy chcą pracować dla dobra naszego miasta. Ja dziękuję serdecznie, przekazuję głos już panu redaktorowi i życzę Państwu miłych wrażeń. Jeszcze raz dzień dobry Państwu. Cieszę się, że Państwa tak wielu przybyło. Na pewno będzie dużo pytań z publiczności. Jak zwykle przypomnę Państwu formułę naszego spotkania. Pierwsza część należy do mnie i są to moje pytania skierowane do Pana Prezydenta. Dziś postanowiłem się, jak część z Państwa zapewne widziała, troszeczkę wyręczyć, gdyż poprosiłem internautów, tych, którzy są zwolennikami pana prezydenta, ale także i tych, którzy są przeciwnikami, by zadawali pytania, by komentowali, z prośbą jedynie, by zachowywali elementarną uczciwość i kulturę wypowiedzi. I powiem szczerze, że chyba nie jest z tym aż tak źle, ponieważ na 13 pytań, które spłynęły, część czy komentarzy, część jest pozytywnie do pana prezydenta nastawiona, część nie, ale ale żadne z nich nie było obraźliwe, nie miało charakteru hejtu, więc jestem bardzo wdzięczny od razu naszym internautom, dziękuję. Ode mnie będzie w zasadzie tylko i wyłącznie jedno pytanie. Na samym początku, panie prezydencie, czy konsultował pan ogłoszenie swojej decyzji o starcie w wyborach, bo już mamy to za sobą. To było zazwyczaj pierwsze pytanie, które pytaliśmy. Czy będzie pan startował? No zabrał nam pan tę możliwość. Już nie ma sensu pytać. Czyli widać, że ktoś ogląda te materiały. Ktoś zna dociekliwość pana redaktora. To już chyba Rafał Rejkasnicki ostatnio o tym przekonał. Czy właśnie konsultował pan z nim moment ogłoszenia tej decyzji? No i czy Platforma z zadowoleniem przyjmuje te pańskie plany, o których się mówi, że startować pan chce z własnego komitetu wyborczego, a nie z komitetu stricte partyjnego? Przede wszystkim we wczorajszej deklaracji jasno i klarownie powiedziałem, że interesuje mnie zbudowanie koalicji na rzecz zmian w Radomiu, bo uważam, że
to wszystko, co zaczęliśmy na początku 2015 roku, czyli narzucając sobie wysokie cele i te punkty, które miały realnie zmienić przede wszystkim komfort i jakość życia. W Radomiu udaje nam się konsekwentnie przez te blisko 4 lata realizować, ale też uważam, że musimy sobie postawić na kolejną 5-letnią kadencję, bo mamy świadomość tego, że następna kadencja to nie 4 lata, tylko 5 lat, bo parlamentarzyści tak zmienili tę ustawę, więc to kolejne cele też, które musimy realizować zgodnie z tą filozofią działania, że zmieniajmy miasto, ale tak, aby ono było nowoczesne, niekoniecznie wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi, czyli obwodnicami, lotniskiem i innymi rzeczami, które sobie możemy wymarzyć, ale przede wszystkim działajmy tam, gdzie możemy poprawiać realnie komfort życia. W związku z tym, po tych 30 kilku miesiącach, jako urzędujący prezydent, zresztą indagowany wielokrotnie przez dziennikarzy i przez mieszkańców Radomia, ale także przecież moich partyjnych kolegów, no i co dalej, no to odpowiedziałem, co dalej. Chcę kandydować w najbliższych wyborach samorządowych. I to jest z mojej strony jednoznaczna deklaracja, że chcę kontynuować ten program, a dziś zapraszam wszystkich, nie tylko polityków, ale też społeczników i mieszkańców Radomia, abyśmy tworzyli wspólną koalicję na rzecz zmian i z dużą taką optymizmem przyjmuję również tę deklarację, która została wręczona. Czyli jednym słowem, znowu proszę Państwa, będę chciał tłumaczyć z kilkunastu zdań politykę na prosty język zwykłego człowieka. Potwierdza Pan, że bliżej jest Panu idea status komitetu ponadpartyjnego niż stricte z pracownika. Panie redaktorze, i tutaj zaprotestuję, bo Pan mówił już o pewnych technicznych rzeczach związanych z kandydowaniem. Tak? Ale kluczowe. To, co jest ubrane w ustawie. Natomiast ja mówię o pewnej idei, żebyśmy do tego imperatywu zmieniania miasta pozyskiwali jak największą część mieszkańców, tak? Bo ja oczywiście mogę sobie wyobrazić, że tak jak było w 2014 roku, kiedy byłem kandydatem tylko i wyłącznie Platformy Obywatelskiej, ale swoim działaniem przez te 30 kilka miesięcy pokazałem, że nie mając większości w Radzie Miejskiej, prawda? Bo to nie, to macie Państwo świadomość, że przez większą część, znaczy w ogóle przez od początku, od pierwszego dnia, klub, który mnie popierał, czyli klub Platformy Obywatelskiej, to było tylko 12 radnych, więc siłą rzeczy w większości w Radzie Miejskiej nie mieliśmy. Ale radny Pałek, radny Pożyczka, radny Woźniak, radny Pszczoła. Ale też i radny Sobiera, ale to już i radny Sobiera, ale także i radni Prawa i Sprawiedliwości, którzy przez 2 lata głosowali zmiany różnych dobrych rzeczy w uchwałach budżetowych. Także ja pokazuję, że udawało się pozyskiwać taką większość ponadpartyjną, przedkładanie interesu politycznego, czy interesu miasta nad interesem politycznym. I właśnie w tej 5-letniej kadencji również dokładnie chcę to robić. A jak Pan sobie to wyobraża? Czy byłby Pan, jeżeli oczywiście doszłoby do startu takiego ponadpartyjnego komitetu, to chciałby Pan także zbudować taką ponadpartyjną listę do Rady Miejskiej, jeśli chodzi o radnych, czy każdy z ugrupowań startowałby z osobna, a Pan byłby tylko po prostu wspólnym kandydatem na prezydenta? Myślę, że jest możliwe zbudowanie wspólnych list do Rady Miejskiej. Zresztą porozumienie z tymi województwami ze Platformą Nowoczesną pokazuje, że takie działania są możliwe. I myślę, że w Radomiu również możemy to do Rady Miejskiej zrobić. To kwestia pewnej otwartości, ale też wpisywania się w ten nurt mniej polityki, a więcej działania na rzecz miasta, więcej zmian. I myślę, że wszystkich otwartych do takiej idei jestem w stanie przekonać. I tu kończą się, proszę Państwa, moje pytania. Przechodzę do pytań, ja je będę cytował tak, jak one spływały. Internautów. Tu pierwsze pytanie z pewnym żalem do Pana Prezydenta. Dlaczego po wygranych wyborach w listopadzie 2014 roku na stanowisku został sekretarz miasta Rafał Czajkowski, były działacz PSL-u, kandydat w wyborach 2002, 2005, 2006? Pan prezydent Witkowski jest jedynym prezydentem miasta, który wygrał wybory i zostawił poprzedniego sekretarza miasta. Prezydenci po 1989 roku, panowie Gęsiak, Blazów, Pałek, Budaczyk, Marcinkowski i Kosztowniak, zawsze zmieniali sekretarzy w mieście. Miałem okazję o tym mówić wielokrotnie, natomiast w międzyczasie zmieniła się takie posadowienie ustawowe sekretarza miasta i nie ukrywam, że ja również nad tą ustawą pracowałem. To jest ustawa z 2009 roku o
pracownikach samorządowych, która w ogóle zmieniła pozycję sekretarza to miasta. To dobra ustawa, dobre to bardzo, znaczy wtedy było bardzo dobre. Dziś, trzeba się pobić w piersi. Znaczy, wtedy idea, jaką przyjęliśmy, czyli tworzenie samorządowej służby cywilnej na wzór takiej tej państwowej służby cywilnej, była słuszną ideą. Ja do dziś jestem przekonany, że gdyby każda partia realizowała ideę samorządowej i tej publicznej, państwowej służby cywilnej, nie tak, że przychodzi wojewoda i wyrzuca wszystkich dyrektorów Urzędu Wojewódzkiego, jak to miało miejsce w 2016 roku, to jest słuszna idea, żeby budować w oparciu o takich urzędników spoza polityki, tylko i wyłącznie to dlaczego teraz nie słuszna? Życie polityczne pokazało, że przy takim umocowaniu sekretarza, jaki jest w tej ustawie, myślę, że powinien być rzeczywiście wskazywany przez prezydenta, podobnie jak zastępcy prezydenta. I dziś, jeśli kiedykolwiek będę miał okazję podpowiadać posłom, czy powinni to zmienić, to będę za tym, żeby to zmienić. To kolejne pytanie, też o politykę kadrową, ich kilka będzie. Dlaczego po wyborach w listopadzie 2014 roku, znów się ta pamiętna data pojawia, były wiceprezydent Radomia, pan Igor Marszałkiewicz, został doradcą pana prezydenta oraz był do sierpnia 2016 roku wiceprezesem miejskiej spółki RTPS Administrator? Został rzeczywiście na krótko moim doradcą, ale to było związane z odbiorami obwodnicy południowej, która była... Te odbiory były mocno, ja sięgam w pamięć, ale z tego co pamiętam, to mocno było to opóźnione. Chcieliśmy tu skorzystać, tym bardziej, że obwodnica południowa była dofinansowana środkami unijnymi. Tam czas odbioru tej inwestycji był bardzo, bardzo mocno przyciskał nas do ściany. Chciałem z tego skorzystać, ale po miesiącu okazało się, że pan Marszałkiewicz nie był przydatny w tej roli i opuścił to stanowisko. Natomiast no, jeśli chodzi o jego umiejętności, wtedy oceniałem, że może się przydać przy realizacji tych celów, które stawiałem przed spółką administrator. Po kilkunastu miesiącach opuścił spółkę. Mhm. Kolejne pytanie. I to, proszę Państwa, jest pytanie, zafascynowało mnie to pytanie od internautów, bo ono jest troszeczkę filozoficzne i generalnie, powiem szczerze, nie zadawałbym go, gdyby nie fakt, że bardzo fajne porównania tutaj padają. Postanowiłem się z Państwem tymi porównaniami podzielić. Pytanie jest bardzo ogólne. Dlaczego Radomska Platforma cały czas jest wpatrzona w stronę radomskiego PiSu? I teraz uzasadnienie tej tezy. Świadczą o tym m.in. kadrowe nominacje, bo na przykład, i tutaj kluczowa sprawa, Mateusz Tyczyński to polityczna odpowiedź na Artura Stanowicza, Rafał Górski to polityczna odpowiedź na Jakuba Kowalskiego, i tutaj informacja, że obaj panowie pracują w miejskiej spółce Wodociągi Miejskie, nie pamiętam, czy pan Rafał Górski pracuje w Wodociągach, ale już... Pracuje, ale trochę w innym charakterze. Mhm. Karol Semik to polityczna odpowiedź na Ryszarda Fałka, a Konrad Frysztak to polityczna odpowiedź na Igora Marszałkiewicza, i sądzę, że pan by chciałby to skomentować. Znaczy, nie za bardzo widzę tutaj takie spoiwo, które łączyłoby tych panów. Zresztą ja nigdy nie miałem okazji współpracować z tymi panami w roli zastępców prezydenta, więc trudno mi to określić. Natomiast odnosząc się tylko i wyłącznie do moich współpracowników, to uważam, że to młodzi, oprócz oczywiście pana Karola Semika, natomiast tych trzech panów, których pan wymienił, to młodzi, merytoryczni, dynamiczni ludzie, którzy naprawdę realizują te projekty, które zmieniają Radom, i można te projekty wymieniać, jak chociażby dyrektor Tyczyński, z którym wspólnie zrobiliśmy projekt, zaczęło się w Radomiu, który odmienił chyba oblicze rocznicy radomskiego czerwca. Kolejne. Natomiast żeby nie pozostawić wątpliwości, to pan Rafał Górski oczywiście, że pracuje w Wodociągach, natomiast ta praca jest związana z realizacją kolejnego trudnego projektu LIFE i jest takim łącznikiem między Wodociągiem a mną, jeśli chodzi o projekt LIFE. Ale sam pan przyznał, że ktoś musiał się fajnie napracować, żeby te porównania skonstruować. Wyobraźnia internautów jest nieograniczona, ale... Kolejne pytanie i znowu o kadry. Ale już ostatnie, jeśli chodzi o kadry. Radomska Platforma w kampanii 2014 atakowała PiS, że ta partia swoich radnych działaczy zatrudnia w miejskich spółkach. A po wyborach w listopadzie tego roku pracę w miejskiej spółce dostali radni Platformy. Marcin Kaca w Radkomie, Marta Michalska-Wilk w Radpecu, Magdalena Sota w Administratorze, Roman Korczyński w Administratorze.
Mam jeszcze pada nazwisko pani Małgorzaty Zając i Katarzyny Pastuszki-Chrobotowicz, obydwie panie Wojewódzki Urząd Pracy, ale tutaj pan prezydent na to wpływu tego nie miał, więc pomijam. Na pewno? Chyba że. Panie redaktorze, powiem panu tak jak kiedyś pani redaktor Ciepielkę z Gazety Wyborczej za politykę personalną w spółkach miejskich i w jednostkach, w zakładach odpowiadają dyrektorzy, prezesie. Mamy tutaj prezesa Jandułę. Panie prezesie, czy pan prezydent kiedykolwiek naciskał na zatrudnienie bądź zwolnienie jakiegokolwiek pracownika? Panie prezydencie, pan prezydent mnie tutaj chyba obraża po prostu, mówiąc, że nie ma wpływu na wybór prezesów. Szanowny panie redaktorze, proponuję, żeby pan został prezydentem i wtedy pan zobaczy, czym zajmuje się na co dzień prezydent. Od tego, kuszące, ale może raczej. Od tego są prezesi, pana prezesa Jandułę, pana prezesa Barszcza i wszystkich tutaj wymienionych rozliczam za te efekty, które i cele, które przed nimi stawiam. Natomiast to jest naprawdę pytanie nie do mnie, tylko do tych państwa. Ale z tego co pamiętam, dzisiaj nawet z kimś rozmawiałem, że Jakub Kowalski przechodził koło wodociągów i prezes Trzeciak go wciągnął do wodociągów, a radny Marcin Kaca spadł prezesowi Kozerze jak gwiazda z nieba. Także takie historie się zdarzają. I proszę, to czasem bywa, że politycy panie wchodzą z lekarzami. A pan kogoś wciągał jakiegoś radnego z ulicy? W spółce Mosir nie ma żadnego radnego, no, nie pracuje. Daleko od ulicy jest. Ale są tacy, którzy chcieli... Mosir jest daleko od ulicy. Panie prezydencie, co pan myśli na temat zachowania pana radnego Marcina Kacy, który odszedł z radomskiej Platformy do radomskiego PiS? Pan Marcin Kaca był w Młodych Demokratach i tu są daty, wszystkie, już nie będę państwa zanudzał, ale 5, 6, 7, 11, 14. Wszyscy znamy biozawodowe pana Marcina Kacy. Że pomagał panu prezydentowi, że wszystko w zasadzie zawdzięcza Platformie Obywatelskiej, nawet jest tutaj sugestia, że Platforma opłacała kampanię wyborczą pana Marcina. Teraz jak on się niewdzięczny okazał? Co pan na ten temat sądzi? Pyta internauta. Miałem okazję na ten temat mówić wielokrotnie. Dla mnie jest to kwestia zwykłego interesu politycznego. Pan Marcin Kaca, myślę, że oślepiła go te słupki sondażowe z grudnia 2017 roku, kiedy PiS przybijał 50%. I tak jak miałem tę okazję mówić w wywiadzie dla Gazety Wyborczej i odsyłam, bo nie chciałbym mówić teraz o wszystkich tych wątkach, w tych wątkach okazał się takim produktem politycznej nomenklatury, bo przecież nigdy w życiu nie pracował. To wszystko jego praca to była tylko i wyłącznie przypadkiem politycznym. I ale doszedł to nie do wniosku. Ale pan pytał Marcina Kacę o konsekwencje jego zachowania, więc skoro doszedł. Ale bądźmy też sprawiedliwi. Ale pyta pan o Marcina Kacę w kontekście jego zmiany. Więc jeśli myślę, że zobaczył te słupki i możliwość, że będzie miał lepsze miejsce na liście albo większą szansę otrzymania mandatu radnego, zdecydował się na zmianę. Ocenę zachowań moralnych pana Kacy zostawiam wszystkim. Była tutaj też sugestia, była sugestia w tym pytaniu, czy wpływ na karierę w polityce pana Marcina Kacy ma to, że jego siostra pracuje w centrali CBA w Warszawie? Nie mam zielonego pojęcia. Nawet nie wiedziałem. Ja też. Nie stukali. Ale znam CBA. I wielu agentów. Dlaczego prezydent miasta nie uczestniczy w debatach ogólnych z mieszkańcami? W innych miastach prezydenci co miesiąc spotykają się z mieszkańcami. Akurat nasza debata świadczy, że jest troszeczkę inaczej, ale jest to jedna z nie tak wielu w zasadzie debat, więc postanowiłem to pytanie także zadać. To jest chyba pierwsza debata, na którą zostałem zaproszony i chyba od razu przyjąłem zaproszenie. Nie przypominam sobie, żeby były jakieś targi o terminy. Nie. To był termin. Mogę zaświadczyć, że nie i też mi nikt w tym nie pomaga. Termin został narzucony, prawda? Wyznaczony, nie narzucony, tylko wyznaczony i stawiłem się u państwa. Ja myślę, że jest to kwestia chyba tego, że takich debat w Radomiu nie ma zbyt wielu. Natomiast ja, proszę państwa, w każdy wtorek od godziny 12 bodajże do 15.30 czy do 16.00 przyjmuję mieszkańców Radomia i oczywiście
Oczywiście nie powiem, że nie ma żadnego problemu, bo są problemy, są wyjazdy, delegacje, spotkania, ważne, ważniejsze. Natomiast na pewno, jeśli komuś odmówiłem, to jakiejś niewielkiej grupie... I nie jest tak, że się interesanci odbijają z sekretariatu? I najpierw każdy... są tam dzieleni, nie wiem, że w tej sprawie to do tam referatu wiceprezydenta i tak dalej? Nie do referatu, a to może do zastępców prezydenta, bo jeśli ktoś przychodzi ze sprawami takimi funkcjonalnymi, jakaś dziura czy drzewo, to wiadomo, że przychodzi do prezydenta i prezydent musi przekierować do odpowiednich służb. To w jakich sprawach bezpośrednio do pana prezydenta można powiedzieć? No, najczęściej mieszkańcy przychodzą w sprawach oczywiście lokalowych, ale też wielokrotnie miałem okazję rozmawiać z mieszkańcami, wiadomo, jak już miałem jakiś dobry pomysł na promocję miasta. No, też w pierwszym roku na lotnisko, też sporo gości miałem, jeśli chodzi o... Jakiś taki ciekawy, czy wyjątkowy pomysł się trafił? Te rozmowy są zawsze inspirujące, bo okazuje się, że pokazują mi świat zupełnie innej perspektywy, których... Ktoś zaproponował mi Biedronkę zrobić? To chyba pan. To ja bym to pisał w internecie. Nie, tylko czytałem. Kolejne pytanie. Czy jest szansa na wprowadzenie zmian w budżecie obywatelskim? Co prawda autor nie do końca powiedział, jakie to mają być zmiany, ale głównie zmiany w finansowaniu i zmiany w głosowaniu, większy udział mieszkańców w procesie budżetu obywatelskiego. To akurat chyba pytanie przestrzelone, ponieważ my dokonaliśmy dużych zmian w zakresie funkcjonowania budżetu obywatelskiego. Tak krótko, po piątej edycji ja wprost na warsztatach powiedziałem, że jestem zainteresowany zmianami. Takim obrazowo mówiłem, że chcemy przewrócić ten stolik, bo to już ta formuła okazała się... No, słaba, więc dokonaliśmy wielu zmian w zakresie głosowania. Patrzę tu na Roberta Klobotowicza, który aktywnie uczestniczył w tym, jak i również w finansowaniu. Jest też ustawa o zwiększeniu dostępności obywateli do życia publicznego, która też wskazuje konkretną kwotę, którą musimy przeznaczyć na budżet obywatelski. Także ta edycja będzie zupełnie inna niż te pięć, które za nami. Miasto buduje pierwszy etap stadionu Radomiaka. Do 15 września powstaną dwie trybuny na 8,5 tysiąca miejsc. Powstaną, panie prezesie? Powstaną. Co z drugim etapem stadionu? Budową dwóch trybun, tak aby był już pełny stadion z 15 tysiącami miejsc, spełniający wszystkie wymogi UEFA. Czy są konkretne daty wybudowania drugiego etapu stadionu? W mediach padają daty 2022 rok. Czy jest to data realna? Przede wszystkim nie ma żadnych dat i myślę, że tę datę muszą wskazać piłkarze, sportowcy swoimi nogami, a kibice obecnością na imprezach sportowych. Nasz stadion nie może być takim białym słoniem. Budujemy sobie wielki obiekt, utrzymujemy go za miliony złotych. Jest pomysł na to, co robić pomiędzy imprezami? W tej chwili myślę, że najważniejsze to oczywiście awans piłkarzy Radomiaka do pierwszej ligi. Miejmy nadzieję, że w tym sezonie to się stanie, bo to będziemy mieli nowoczesny obiekt piłkarski. Nie chciałbym, żeby tam Radomiak grał na poziomie drugiej ligi. Natomiast następny krok przed wizjonerami, prezesami klubu muszą postawić chyba sobie taki ambitny cel, awans do Lotto Ekstraklasy, a wtedy może się okazać, że obiekt będzie za mały, a może się okazać, że taki obiekt w Radomiu tylko wystarczy. Więc poczekajmy na rozwój wypadków. Ja nie chciałbym deklarować w tej kwestii żadnej daty, tym bardziej, że o ile dobrze pamiętam, w 2014 roku mówiłem o hali widowiskowo-sportowej i podawaliśmy konkretne daty, to o stadionie w ogóle nie mówiliśmy. I wtedy na pierwszym spotkaniu takim świątecznym z działaczami Radomiaka powiedziałem, teraz wy mnie musicie zmusić do tego, żebyśmy rozpoczęli budowę stadionu. Jak pokazali swoje plany, możliwości, że są w stanie awansować z trzeciej do drugiej i chcą budować nowoczesny klub, wtedy podjęliśmy decyzję o budowie stadionu. Także dziś nie mówimy o drugim etapie. Niech w tej chwili zweryfikują się piłkarze, działacze i... Rozmarzył się pan o tej Ekstraklasie. Panie redaktorze, ja akurat kocham piłkę nożną i wiem, że jest to możliwe. Chociażby ze względu na zmianę przepisów licencyjnych. A chyba, że tak. Panie prezydencie, a co w takim razie pomiędzy tymi rozgrywkami? Na razie zakładam, że jednak szybciej będziemy mieli ten stadion niż Ekstraklasę. Nie jestem aż takim optymistą.
jak sprawić, żeby nie okazało się, że ten obiekt będzie stał pusty albo będzie wymagał bardzo wielu nakładów finansowych ze strony miasta i tak naprawdę nie do końca będzie służył ogółowi społeczeństwa, tylko konkretnym ślubom. A ile mamy czasu, żeby o tym rozmawiać, panie redaktorze? Pan akurat, jedno, dwa zdania. To akurat ciężko, natomiast... Ale czy jest jakiś pomysł generalnie na to i tak ogólnie jak? Nie bierzmy tylko samego stadionu. Radomskie Centrum Sportu to jest kompleks dwóch nowoczesnych obiektów, czyli hala widowiskowo-sportowa i stadion. I oprócz tego, że mamy trzy drużyny nasze radomskie, które mogą tam grać i wykorzystywać te obiekty, to ja nigdy nie powiedziałem, że budujemy te obiekty tylko i wyłącznie dla tych klubów piłkarskich, bo będziemy mieli halę widowiskowo-sportową właśnie w takiej kolejności, widowiskowo-sportowa na 5000 miejsc, najnowocześniejszą na Mazowszu i do tego obiekt otwarty, że jesteśmy w stanie organizować imprezy widowiskowe, sportowe, jak i również targowe. Ja rok temu byłem na koncercie Stinga na Torwarze, który jest halą mniej więcej o tej samej pojemności, ale dużo no, przestarzało. No, nasza będzie nowoczesna i jestem sobie w stanie wyobrazić, że może nie my, bo gmina czy nawet Mosir, to myślę, że nie jest od tego, ale firmy eventowe będą zainteresowane wykorzystywaniem tych obiektów. Dziś, proszę Państwa, w Polsce czytałem gdzieś takie zestawienie, że Polacy są gotowi płacić w okolicach 80 euro za bilet na imprezy artystyczne. To jest 80 euro, to jest jakieś 350 zł, tak? Więc jeśli na imprezy bilet kosztuje około w okolicach 80 euro, to te firmy eventowe są w stanie wypełnić halę. Pytanie... Ale przed nami, panie redaktorze, to jeszcze jeśli o hali, o wykorzystywanie hali, to oczywiście na początku będziemy mieli pewnie dwie duże imprezy sportowe. Myślę, że będą to jednak imprezy sporty walki, bo te firmy w tej chwili praktycznie zabiegają. Oni między sobą rywalizują, komu prezydent da zgodę na organizację pierwszej imprezy w tej nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej. Myślę, że to zweryfikuje nasze możliwości, ale tu jestem akurat pełen optymizmu. Natomiast nie łudźmy się też, że te obiekty sportowe będą na siebie zarabiały od razu. Nie, to wiadomo. To żeby nie skończyło się tak jak z lotniskiem. Miasto dostaje narzędzia, dzięki któremu może prowadzić naprawdę poważną promocję. Ja mam nadzieję, że za tym wszystkim radomscy, bądź może nie tyle, przedsiębiorcy dołożą swoją bazę hotelową, bo tutaj akurat chyba jest większy problem niż w tym, co może zrobić miasto czy spółka Mosir. Kolejne pytania, dwa, od już nieanonimowej osoby, od profesora Radomira Jasińskiego, pewnie znanego. Znamy się. Tak. Czy nie uważa pan, że Radom traci na tym, że nie posiada statusu miasta wojewódzkiego? Czy traci? Myślę, że gdyby po roku... Ja pamiętam tę dyskusję, wtedy jeszcze mieszkałem w Krakowie i byłem studentem, ale pamiętam tę dyskusję, czy Radom powinien być częścią województwa mazowieckiego, czy staropolskiego i tak dalej. Różne były rozważania i wtedy ja pamiętam, że ta atmosfera raczej była taka, że powinniśmy być na Mazowszu, bo będziemy korzystać z Warszawy. Z tego bogactwa Warszawy. I myślę, że po części to się sprawdziło, natomiast dziś chcemy być nowoczesnym miastem i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ta zmiana tego statusu nastąpiła, tym bardziej, że będziemy pewnie mieli się o większe środki unijne w najbliższości. Czyli jeżeli, nie wiem, Platforma doszłaby do władzy, to pan prezydent będzie swoich kolegów partyjnych nacisnął, żeby jednak doszło do zmiany ustroju samorządu terytorialnego, tak by Radom stał się miastem wojewódzkim. Przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej, ja miałem okazję być 7 lat wtedy posłem, Platforma nie zgłaszała takich postulatów. Nie zgłaszała postulatów rewizji w ogóle ustroju samorządu. Było to związane chociażby z implementacją regionalnych programów operacyjnych. Natomiast z tego co pamiętam, w roku 2015 to chyba takie postulaty były.
że podziału województwa mazowieckiego tak, na rękę Prawa i Sprawiedliwości w kontrakcie dla Radomia. Więc najpierw poczekajmy na realizację tych postulatów, a dopiero składajmy kolejne. Czyli to jest jeden z tych dokumentów, pod którym podpisałby się pan wraz z Jarosławem Kaczyńskim. Tak, tylko proszę Państwa, ja kiedyś miałem okazję w telewizji Dami to bardzo za wiele tłumaczyć, a później to oglądałem i stwierdziłem, że to było bardzo za wiele. Musimy pamiętać o jednym, bo dziś każdy, kto weźmie literę polskiego prawa i przyjedzie tutaj i zrzutuje to na pieniądze, które możemy dostać, nam udowodni, że powołanie województwa radomskiego może nie mieć sensu. Trzeba zmienić system finansowania. Jeśli zrobimy inne algorytmy, to wtedy nam się będzie opłacać. No i może Polska Wschodnia by się trafiła. Czy coś w stylu Polski Wschodniej. A to poczekajmy na rozwój sytuacji w Unii Europejskiej, bo... Też może być różnie. Co pan sądzi o dyskutowanym od lat, i naprawdę ten pomysł, proszę państwa, był dyskutowany od tylu lat, że aż... zaczyna być taką legendą miejską, stworzenia filharmonii w Radomiu. Panie redaktorze, szanowni państwo, podczas takiego dostojnego wydarzenia, jakim było dziesięciolecie Radomskiej Orkiestry Kameralnej, to było około września ubiegłego roku, złożyłem takie solenne zapewnienie, że jesteśmy gotowi do realizacji w ciągu najbliższych kilku lat Radomskiego Centrum Kultury. I to byłby obiekt, takie odwzorowanie Radomskiego Centrum Sportu, czyli przez 4 lata udało nam się zbudować nowoczesną europejską infrastrukturę sportową. Dziś mówimy o Radomskim Centrum Kultury, czyli czymś, co myślę... Zapewnią... Kultury miałby wejść w skład tego? Już to tłumaczę. Radomskie Centrum Kultury to nowy obiekt, nowa infrastruktura, która dawałaby szansę rozwoju Radomskiej Orkiestrze Kameralnej i zapewniałaby dużo lepsze warunki dla Radomskiej Biblioteki. Bo my również nie zapominajmy, że nasza biblioteka przeżywa, proszę państwa, renesans. Jest to związane również z nieubłaganą demografią, czyli przybywa mieszkańców Radomia powyżej 65 roku życia. I te centra aktywności nam się już zaczynają zupełnie z roku na rok praktycznie inaczej rozkładać. Więc nie tylko internet, ale również biblioteki. My tego nie możemy tracić z pola widzenia, dlatego ja tak często mówię o polityce senioralnej i o tym, jak to jest delikatna i bardzo ważna dla naszego miasta materia, gdzie na tym polu, mam wrażenie, wygrywamy z dużo większymi aglomeracjami. Więc jesteśmy gotowi, nawet w projekcie budżetu na rok 2018, tego budżetu, ale nie wykreślili. Jest projekt... Proszę tutaj głośno się nie wypowiadać, proszę, sesja poniedziałek. Będziemy bronić. Za tydzień jest moją nadzwyczajną. Jest zapis o tym, żeby rozpocząć procedurę konkursową, jeśli chodzi o projekt dla Radomskiego Centrum Kultury. Ja już wiem, gdzie ono może, albo nawet na 99% powstanie, ale proszę nie pytać, gdzie, nie powiem. No nie, no to w takiej sytuacji nie radzę spotkaniu. Wiem, ale nie powiem. Powiedział pan A, tak. Trzeba powiedzieć B. Chociaż mniej więcej lokalizacja. Jest bardzo dobra lokalizacja. W centrum, tak jest. Proszę państwa. Deskurów. Nie, broń Boże. Kamienica Deskurów to Instytut Miejski. To jednostka kultura, która musi animować życie, pobudzić. Ale też na rynku? W Radomiu wszystko jest blisko. Także jestem zainteresowany. Natomiast czy akurat filharmonia, myślę, że do tego projektu też przez lata możemy dojść, ale najpierw pozwólmy rozwinąć się Radomskiej Orkiestrze Kameralnej. A kto z państwa był ostatnio na koncercie Radomskiej Orkiestry Kameralnej? Jeden? Ireneusz? Trzeba było określić ostatni. Tak, czas właśnie. To dobrze, przez ostatnie 3 miesiące. Nie było mnie w Polsce. Do pół roku bym się złapał. Także. Panie prezydencie. To jak będziemy mieli last rąk, to wtedy powiem o filharmonii. To też jest tak, że czasem bardzo trudno dostać bilety, bo sala koncertowa Urzędu Miejskiego jest. No nie wiem, się przestarzała. Próbował pan kupić bilet? Próbowałem. Kiedy? No właśnie mówię, z około pół roku temu. I nie było łatwo. To dobrze. Miałem szczęście, bo ktoś zrezygnował. I dlatego robimy Radomskie Centrum Kultury, żeby panu ten bilet patrzył. Czyli proszę państwa, możemy obserwować, które działki są na tyle duże, że można było tego salę zbudować. Panie prezydencie. Natomiast oprócz oczywiście roku ważna jest Radomska Biblioteka. Niezmiernie ważna, bo
naprawdę czujemy taką potrzebę, żeby biblioteka w ciągu 2-3 lat też musi się rozwijać. Kolejne pytanie, przedostatnie w zasadzie, to pytanie no trochę zagadkowe. Bo brzmiało ono tak, ja je dostałem tuż przed rozpoczęciem tego spotkania. Telefonicznie zanotowałem. Nie, akurat mailem, ale nie mogłem, nie miałem już gdzie wydrukować. Brzmiało ono tak, jak układa się panu i wiceprezydentowi, ale nie było powiedziane któremu, współpraca z Bertoldem Kittlem z magazynu śledczego TVN24 i chyba tutaj jest sugestia taka, że pan, nie wiem czy państwo wiedzą, pan przewodniczący Rady Miejskiej Wójcik, to jest tajemnica Poliszynela Rady Miejskiej, mówi, że jeżdżą za nim dziennikarze TVN24 i robią jakiś materiał śledczy na temat jakichś rzeczy, nie wiem co tam ma na sumieniu, czy nie ma. No i w związku z tym chyba to pytanie, sugestia, że to panów sprawa. Proszę państwa, to tak dwuwątkowo. Po pierwsze, ktoś z jakimś jeździ, to mi się przypomina od razu wywiad z przewodniczącym Szarym i pasus o służbach specjalnych i zielonych ludzikach. To po pierwsze, po drugie, a propos pana Bertolda Kittla, mam bardzo ciekawą historię i często o niej mówię. Kiedy, w jakich okolicznościach poznałem Bertolda Kittla? Proszę państwa... No to teraz pan już w tym momencie udowodni na 100%, że to jest wasza robota. Powiem, tak jest oczywiście. Bertold Kittel był pracownikiem od krakowskiego oddziału Gazety Wyborczej w drugiej połowie lat 90., dokładnie w 97 roku. Wtedy, kiedy rodził się mój pierwszy syn, który był pierwszym krakusem w 97 roku i Bertold Kittel o moim synu napisał wtedy artykuł. No i mamy powiązanie. Włącznie ze zdjęciem. Panie prezydencie, na koniec jeszcze jedno pytanie w trakcie. Przyszło mi do głowy w zasadzie oczywiste. Bo zakładam, że państwo będziecie pytać o lotnisko i inne rzeczy, to oczywiste, więc zostawię to dla państwa. Natomiast chciałem zapytać, pan taką rekapitulację zrobił własnej prezydentury, bo już jest ten okres, który można oceniać. Największy sukces i największa porażka jako prezydenta miasta? Największy sukces, zdecydowanie Radomski Program Drogowy. To jest projekt, który wymyśliłem od początku do końca. Jestem jego ojcem. Wiedziałem, jak to ma wyglądać, bo dużo jeździłem po dużo, zresztą jest. Wiemy, jak wygląda ten układ tych dróg gruntowych w Radomiu, jaki to jest olbrzymi problem. To jest oczywiście problem złożony, bo miasto przez te wiele lat wielokrotnie wydawało, znaczy tysiącami wydawało decyzje zezwolenia na realizację budowy domów. I no, miasto nam się w tych miejscach mocno rozrosło. I przy okazji ulice gruntowe stanowiły olbrzymi problem. Stąd uważam, że mocne postawienie na poprawę jakości życia i komfortu właśnie mieszkańców Radomia, którzy mieszkają przy tych ulicach gruntowych, ale nie tylko jakichś długich, kilometrowych, półtora kilometrowych, ale również zwykłe sięgacze są problemem. To skoro miasto wydaje pozwolenie na budowę, to też musi brać odpowiedzialność za komfort życia tych mieszkańców. Nie może być tak, że dajemy pozwolenie, następnie sobie mówimy, płaccie podatki, radźcie sobie sami. I mam przekonanie, że ten komfort życia mieszkańców się znacząco poprawił do pańskiej prezydentury? Znacząco się poprawia akurat w tej kwestii, o której mówimy. A przekonało mnie o tym, że jest to olbrzymi sukces, ten taki polityczny, huraganowo-dywanowy atak radnych PiS-u i radnej Pastuszki Chrobotowicz przy okazji uchwalania budżetu na rok 2018. To też pańska faworyta ostatnio, bo wymienia pani już dzisiaj drugi raz. Panie redaktorze, trzeba brać pod uwagę to, że pani radna została szefową klubu bezpartyjnych w Radzie Miejskiej, wywrócił budżet i usunął radomski program drogowy. Państwo i tak mówicie, że oni są w PiS-ie, a nie, że żaden tam osobny klub. Ja tak nie mówiłem, ja się na tym znam. Więc jeśli chodzi o sukcesy, uważam, że Radomski Program Drogowy, czyli te ponad 100 ulic za blisko 18 milionów złotych i 8 milionów zapisane na 69 uda się? W 2018. Bo to wychodzi po 98 tysięcy na ulicę. Panie redaktorze, szanowni państwo, ja mówiłem od samego początku, ale pozwólcie nam to robić, nie dywagujcie, bo radny Szary wychodził i opowiadał, nie uda nam się, a skąd on wiedział? No po prostu trzeba... Tak się troszczy o pana. Ja proponowałem. Zróbcie tę listę i dajcie prezydentowi, prezydencie działaj.
i my byśmy, moglibyśmy to robić. A tak przez to, że radny Szary, czy radny Wójcik, czy radna Pastuszka-Chrobotowicz przez miesiąc, czy przez dwa miesiące mówili, że wam się nie uda, to straciliśmy dwa miesiące. Nie ja, bo pod moim domem jest asfalt. Natomiast myślę, że duża część mieszkańców ulicy Mostowej i tych wszystkich tych innych odcinków, które były tam wymienione, na pewno takiego przekonania co do działań radnych nie mają. Straciliśmy dwa miesiące, ale już trzy pierwsze przetargi ogłoszone i na pewno zrobimy wszystko, żeby się dało. Ale bardzo trzeba przyznać, panie prezydencie, chyba pan się ze mną zgodzi. Miesiąc czasu nie jestem u mojej koleżanki, przepraszam, że wtrącam, bo przez Mostową nie można przejechać. Gawdzińskiego do niej pod dom przejezdna, a Mostową nie można wjechać. Miesiąc. I do tego jeszcze za chwilkę dojdziemy, zaraz już oddaję państwu głos. Chciałem tylko powiedzieć, że rok wyborczy to jest zawsze wyjątkowy. Najgorszy chyba dla samorządowców i dla ludzi piastujących władzę, bo ile współpraca między panem a panem przewodniczącym Wójcikiem układała się, można powiedzieć, prawie że wzorowo przez te trzy lata, to jakoś ostatnio nie ma chemii. Pan przewodniczący się zradykalizował. A dziwi się mylę? Nie, myślę, że został sterylizowany przez radnego Szarego, ale... No to przejdźmy teraz do porażki. Przepraszam, jeśli... Dobrze, oczywiście, za chwilkę. To przejdźmy do tej porażki. Największa porażka jako prezydenta. Pozwoli pan, panie redaktorze, że o największych, o ewentualnych porażkach będę mówił, jak już... będzie to czwarty rok kadencji, mamy jeszcze 7 miesięcy. To liczy pan, że największa porażka dopiero będzie? Nie, nie chciałbym z niczym przesadzić. Jeszcze mamy 7 miesięcy takiego aktywnego działania. To w takim razie inaczej zapytam. To które z wydarzeń niepomyślnych z pańskiej perspektywy w tej chwili by prowadziło? Myślę, że ten polityczny atak z użyciem służb specjalnych na mnie, który został wyprowadzony przez wojewodę Sipierę i wicewojewodę Standowicza, ja to przeżyłem, to moja rodzina. Myślę, że porażka taka polityczna, no, która pozbawiła mnie na wiele miesięcy komfortu działania, ale cała sprawa już jest daleko za nami, więc... I sądzi pan, że będzie odwołanie? Proszę państwa, no, ja bym chciał, bo wtedy moglibyśmy po raz kolejny o tych panach sobie spokojnie porozmawiać, natomiast zawsze apeluję o taki zdrowy rozsądek, żeby panowie włączyli się w ten nurt działania na rzecz zmian w Radomiu, niekoniecznie nasyłając służby specjalne na prezydenta miasta. No inne standardy niż ja preferuję. Tyle z mojej strony, ale jest pytanie od organizatorów. W zasadzie z pytania zrezygnuję, ale wybiegając, ponieważ to wyniknęło w trakcie rozmowy, na ostatnim spotkaniu zarządu naszego stowarzyszenia rozmawialiśmy na ten temat, żeby takie spotkania z prezydentem miasta były cykliczne. Więc przyjmować tego zarządu. To jest pierwsza sprawa, ale drugą sprawą jest to, że... Ale muszą być cykliczne, ale i tematyczne. Jest temat, ja jestem do niego przygotowany od A do Z i wtedy biorę ze sobą zastępcę prezydenta bądź kogoś z urzędu i możemy o tym rozmawiać. Stawiamy do nich referendum. Bo pytania od A do Z to zaniżają tutaj spektrum. Myślę, że tak tym bardziej, że nie chcielibyśmy uniknąć takich spotkań, że mnie rynna, prawda, przecieka i panie prezydencie, niech pan ratuje. Druga sprawa to jest to, że rozmawialiśmy... Spółdzielni mieszkaniowej. Dajemy salę. Rozmawialiśmy na ten temat również, że będziemy patrzyli w przyszłości również radnym i władzom miasta na ręce. Więc jeżeli będzie coś nie tak, będziemy zwracać uwagę na ten temat, rozmawiać z naszymi ludźmi, rozmawiać również z mieszkańcami miasta. Myślę, że taka formuła trochę spojrzenia z boku na to, co się dzieje, bo wiadomo, proszę państwa, nie ma co ukrywać. W tej chwili to, co się dzieje w Radzie Miasta, jak oglądamy, jest po prostu śmieszne. W niektórych momentach jest wręcz tragiczne. To jest wnerwiające. No, to jest inna sprawa. Ale myślę, że to jest sprawa przyszłościowa. Na razie mamy rok wyborczy. Najistotniejsze są w tej chwili wybory samorządowe. To ja tyle, dziękuję bardzo. I możemy przejść. To tyle lokowania produktu. Proszę państwa, zacznijmy od pytań. Proszę uprzejmie. Proszę uprzejmie. Nie marzę od samego początku. Katarzyna Wężyk. Na jedno z moich pytań właściwie dostałam częściową odpowiedź, bo chciałam zapytać o to, czy będziemy mieć swoją radomską kanapę. No ale skoro mają być spotkania cykliczne, to rozumiem, że będzie to w formie tej, nazwijmy umownie, kanapowej.
Druga sprawa, jest pan rodzicem, dzisiaj mamy specyficzny dzień. Czy jest pan gotów pomóc? Nie ma dziewczyn z inicjatywy dzisiaj, Radomskiej Inicjatywy Kobiecej, bo są w Warszawie, ale czy, jeżeli by się zgłosiły, czy jest pan chętny pomóc i w jaki sposób, żeby ewentualnie w Radomiu wreszcie była porządna edukacja seksualna w szkołach? Porządna. I jeszcze jedna sprawa. Mamy XXI wiek. Mamy mieć dotacje na piece. Czy przy dotacjach na piece muszą się dziać takie dantejskie sceny? Czy jest szansa na przykład wysyłania wniosków mailem bądź pocztą, a nie kolejki od 22 czy 21 dnia poprzedniego przez listy społeczne, przez niemalże bijatyki pod urzędem miejskim? Bo to jest uwłaczające. Ja sama jestem zainteresowana i odeszłam, ponieważ doszłam do wniosku, że to, co się dzieje przed urzędem miejskim, jest po prostu upokarzające. To może od tego trzeciego pytania, bo ono jest, dotyka funkcjonowania Urzędu Prezydenta Miasta. Ja myślę, że olbrzymim problemem, który napotkaliśmy w 2017 roku, to była zwykła ilość pieniędzy, jaką mogliśmy przeznaczyć na wymianę piecy. To było 500 000 zł, o ile dobrze pamiętam. Potem ja w związku z zainteresowaniem znaleźliśmy jeszcze 1 000 000 i zrobiliśmy taki grant w wysokości 1,5 mln zł. Ale też proszę pamiętać, że zostaliśmy praktycznie pozbawieni finansowania zewnętrznego. My sami siłami własnego samorządu zrobiliśmy coś, co tak naprawdę uważam powinno być w tej chwili wpisane w politykę przynajmniej województwa mazowieckiego, jeśli nie państwa. Ale zrobiliśmy to. W związku z tym, że pieniędzy było mało, zainteresowanie jest duże, bo tak szacujemy, że od ręki moglibyśmy wymienić około 3000 piecy. Na tyle znaleźlibyśmy chętnych, musieliśmy przyjąć jakiś algorytm przyjmowania tych wniosków. Ja pamiętam te wielogodzinne dyskusje. Jak to zrobić? Czy losować, bo też był taki pomysł, żeby zebrać wszystkie aplikacje i następnie mieszkańcy mogliby sobie na przykład losować numerki, no i na kogo by trafiło, ten ktoś by to otrzymał. Było jakieś zastrzeżenie prawników do takiego rozwiązania, no i wybraliśmy najprostsze, ja od razu wiedziałem, że to się skończy źle, rozwiązanie, czyli kolejność zgłoszeń. Dokładnie taką samą sytuację. Czy internetowo nie da się zrobić kolejności zgłoszeń? Poprzez panie redaktorze, przyjęliśmy prostą zasadę, że mieszkańcy otrzymują potwierdzenie złożenia aplikacji z godziną ich złożenia, żeby nie było komplikacji. A to samo można w systemie zrobić, wygenerować. Tworzenie nowego systemu informatycznego, dodatkowe pieniądze, które lepiej przeznaczyć na wymianę pieców. Udało się wymienić za te 1,5 mln zł. Dziś składamy kolejny duży wniosek, tym razem o środki unijne, które myślę pozwoli nam, jeśli oczywiście te pieniądze dostaniemy, wymienić się, znaczy dostaniemy pieniądze na przynajmniej 1500 tych starych palenisk i mam nadzieję, że sukcesywnie będziemy je wymieniać i też znajdziemy jakiś sposób na to, żeby takie sceny się nie działy. Ja pamiętam, że w 2016 roku sam osobiście, w 2017, osobiście z prezydentem Fiszakiem znosiliśmy wszystkie krzesła z pierwszego piętra, bo mieszkańcy byli w BOM-ie i oczekiwali od nas pomocy, więc we dwóch windą zwoziliśmy krzesła, wszystkie krzesła z pierwszego piętra. Także no, przepraszam, nie jest, myślę, że jak będzie więcej pieniędzy, to na pewno też i większy spokój będzie, jeśli chodzi o zachowanie mieszkańców. Natomiast drugie pytanie o edukację seksualną. Mam tutaj pewien niedosyt, bo myślę, że nie dość aktywnie na tym polu zajęliśmy się tą sprawą. Nawet kilka miesięcy temu przy okazji wniosku, który złożył przewodniczący Dąbrowski, miałem okazję rozmawiać z prezydentem Synkiem i dyrektor Ostrowską. Myślę, że to też jest taka płaszczyzna, która do tej pory nie zafunkcjonowała, może zafunkcjonować. To kwestia jest, żeby zrobić to po prostu dobrze i tyle. Ja jestem otwarty na to. A pierwsze pytanie, przepraszam, nie pamiętam. A kanapa. To jest. Ale to prezydent tego nie będzie robił. To muszą zrobić tacy aktywiści i społecznicy. Postaramy się, tak. Czerwono. Nie licz się na prezydenta, że prezydent będzie takie rzeczy organizował. Proszę przed wyborami. Radomienie dla demokracji. Waldek powiedział przed chwilą, że będziemy się przyglądać, a pan prosił o sugestie, więc ja sobie pozwolę na sugestie względem takiego gorącego tematu Straży Miejskiej.
Nie wiem, bo czytałam dzisiaj, że we wtorek z panem chyba rozmawiano i z rzecznikiem Straży Miejskiej, przynajmniej taki był tekst w Gazecie Wyborczej podany, że po poniedziałkowej, przepraszam, za zimie, odbyła się rozmowa z panami. Więc ja chciałam powiedzieć, że moje zastrzeżenia co do pracy Straży Miejskiej Radomskiej, a jeszcze nie wiem, czy pan wie, jakie są wyniki ankiety, jaką Gazeta Wyborcza przeprowadziła względem pracy Radomskiej Straży Miejskiej. 73% wypowiadających się jest niezadowolonych z pracy Straży Miejskiej w Radomiu. Moja przygoda ze Strażą Miejską Radomską zaczęła się ponad rok temu. Cztery interwencje zgłaszałam. Tylko jedna interwencja została załatwiona ustawowo. I mam do pana takie sugestie. Ponieważ mam zboczenie zawodowe, bo jestem prawnikiem i z całą stanowczością stwierdzam, że radomscy strażnicy miejscy, po pierwsze, nie znają tej ustawy, nie mają pojęcia, jakie są zadania Straży Miejskiej, jak mają się zachowywać strażnicy w stosunku do nas, obywateli zgłaszających interwencje, bo po czwartej mojej interwencji, muszę panu powiedzieć, że wystosowałam do pana i do ówczesnego komendanta Straży Miejskiej list otwarty, który nie został opublikowany w Gazecie Wyborczej. Ja potem ten list sama wrzuciłam, bo ja sobie nie pozwolę na to, żeby pan strażnik miejski, do którego dzwonię z prośbą o interwencję i który ma przyjąć tą interwencję i przysłać patrol, bo tak jest ustawowo zapisane, żeby pan sobie pozwalał na osobiste odjazdy do mnie, tudzież na polemiki w stylu kto jest dzieckiem, kto nie jest dzieckiem. To akurat, jest nadmienne, bo akurat tu mnie pan strażnik nie przekonał. Mogą pani to jakoś zgłębić? Nie do końca wiemy, o co chodzi. To znaczy, dokładnie tak. Ja mieszkam przy Starym Ogrodzie. I namiętnie z pięknego placu zabaw dla dzieci korzysta młodzież ze szkoły na ulicy Saskiej. To nie są dzieci, więc już dwukrotnie tam wisi regulamin. Jest określony wiek. Poza tym ja sobie. No i chyba się nie bawią, prawda? Na tym placu zawsze. Bawią się. Właśnie bawią się. Dlatego dzwoniłam dwukrotnie. Za pierwszym razem była. Ale chyba nie bawią zgodnie z przeznaczeniem. Tak jest. Oczywiście. Dlatego dzwoniłam, ponieważ moja czwarta interwencja to na przykład na karuzeli był chłopiec na moje oko, ważący około 100 kilo. Nie był sam. Była ich trójka. No i właśnie tu mnie pan strażnik potraktował, dostałam wykład od pana strażnika. Nie wiem, czy była interwencja, czy nie była. Więc bardzo bym prosiła, że może, nie wiem, może jakieś szkolenia dla tych strażników, żeby oni wiedzieli. Poza tym na przykład dzwoniłam kiedyś w sprawie namiętnego parkowania pod pływalnią Orka. Przez kilka miesięcy parkował jeden pan BMW. Blokował wyjście awaryjne. Też prosiłam panów o interwencję i na przykład usłyszałam, że oni go nie mogą ukarać mandatem. A Straż Miejska wcale nie musi karać mandatem. Ma inne sposoby, prawda? Na to. Więc też wychodzi na to, że panowie ze Straży Miejskiej nie wiedzą, co mogą zrobić w stosunku do obywatela, który narusza przepisy, jak już przyjadą na tą interwencję. Także ja mam takie po prostu naprawdę zastrzeżenia i nie ja jedyna. Do tego, jak funkcjonuje Radomska Straż Miejska. Bądź co bądź, ona jest, koszty utrzymania Straży Miejskiej są ponoszone z budżetu gminy, tak? Mieszkańcy. Więc oczywiście my mamy prawo panu powiedzieć na ten temat, że nam się to nie podoba. Zresztą mówię, 73% ankietowanych powiedziało, że im się nie podoba. No nie będę występował teraz w roli rzecznika i obrońcy Straży Miejskich. Proszę państwa, to generalnie wiadomo, że ja nie odpowiadam za impertynencję czy mało kulturalne zachowanie strażników miejskich. Ale pan sprawuje nadzór nad nimi ustawowo. Przyjmuję i w tej chwili przyjmuję to do wiadomości. Po raz kolejny będę pana komendanta czy zastępcy komendanta uczulał, szczególnie na, jeśli chodzi o kontakt z mieszkańcami Radomia i tego kulturalne. A czy planowane są jakieś szkolenia? Bo pamiętamy tą sytuację z Młodzieżą Wszechpolską. Już nie będę wchodził, czyja wina, kto i jak, ale obydwie strony miały w zasadzie zastrzeżenia do tego, jak działała Straż Miejska, również i pan prezydent. Czy w związku z tym jakieś szkolenia były wdrożone? Nie wracajmy do tego epizodu, bo tam najwięcej oczywiście winy leży po stronie ani Straży Miejskiej, tylko policji, która
która w tym czasie nie zabezpieczała tej manifestacji, dobrze wiemy jak było. Natomiast, proszę Państwa, jeśli chodzi o szkolenia, to te szkolenia są jasno i wyraźnie określone zarówno w ustawie, jak i w rozporządzeniu chyba ministra spraw wewnętrznych, więc te szkolenia, które są związane z rozporządzeniem, są realizowane. Ta impertynencja, przepraszam, trwa od lat, to jeszcze przed Pana kadencją. Domyślam się, że to... Tak, więc mówię, to mają we krwi, ile nie przetrwa, tak? To mają we krwi i jeszcze taka druga kwestia. Jest Pan członkiem Rady Patronackiej naszego Uniwersytetu. Tak, to prawda. Czy jest Panu wiadomo, że wobec Uniwersytetu jest wytoczone kilkanaście spraw, już w tej chwili procesów sądowych, jeden z nich zakończył się wyrokiem na korzyść pracownika, i czy Pan wie na przykład, że oprócz tych spraw, bo tam chodzi o niewypłacanie pieniędzy nauczycielom akademickim za pracę, jest też kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt zgłoszeń do prokuratury dotyczących podejrzenia popełnienia przestępstwa przez władze uniwersytetu. Czy Państwo jako Rada Patronacka macie takie wiadomości i co możecie zrobić w tej kwestii? Ja odpowiadam krótko, nie i nie, bo Rada Patronacka Uniwersytetu nie działa jak Rada Nadzorcza Spółki Kapitałowej. Rada Patronacka jest powoływana w celu określania kierunków rozwoju, bądź taki organ bardziej doradczy Pana Rektora. Pan Rektor nigdy na Radzie Patronackiej nie mówił o takich postępowaniach. Tę wiedzę czerpię z bodajże chyba Gazeta Wyborcza pisała o takich rzeczach, więc tu akurat jako Rada Patronacka nic nie możemy zrobić. Rektor... I może zostawcie uniwersytet, bo to nie tak nic nie naszego, zrobić. Naszego spotkania. Jako Rada Patronacka nie, natomiast no, od tego jest prokuratura i wszystkie inne służby, które powinny... A uniwersytet w żaden sposób nie zależy od miasta, nie od samorządu. A Pani Elżbieta Jagiełło, proszę. Elżbieta Jagiełło, Radomskie Koło Partii Zielonej. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, mamy trzy sprawy, ale szybkie. Pierwsza sprawa to jest sprawa smogu, co dalej ze smogiem w Radomiu. Druga sprawa to jest taka, że nie chcielibyśmy, żeby w Radomiu występowały cyrki z stresującą zwierząt. I trzecia sprawa, żeby fajerwerki zastąpić laserami. I to tyle. Dziękuję. Pierwsza sprawa, myślę, że nie mamy czegoś takiego jak smog radomski, ale mamy taki jako smog polski, prawda? Jeśli chodzi o te miasta zagrożone największym zanieczyszczeniem, to miast polskich jest chyba w 50-30, tak? A Żywiec już przebija normami wszystko. Tak jak wiem, miałem okazję odpowiadać Pani na pytanie o piece, uważam, że jest to problem absolutnie przynajmniej na poziomie marszałka, a myślę, że bardziej polityki krajowej. Mamy zapewnienia teraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, że będą duże transze pieniędzy w ramach kontynuacji tego, co było kawką, prawda? Że przede wszystkim wymiany starych tych palenisk węglowych. I poczekajmy, no ja mam świadomość, że w Radomiu jest to proces na przynajmniej kilka lat, ale tak jak miałem okazję Pani powiedzieć, od razu złożyliśmy wniosek, że chcemy te pieniądze unijne na wymianę pieców, my swoją część znajdziemy. Ja jestem, tak, mam taki imperatyw, że należy to robić. Jeśli chodzi o cyrki, to odwołam się po raz kolejny do Pana Prezesa Mosiru. My jako gmina nie, i Mosir nie pozwalaliśmy w ostatnim czasie na korzystanie z naszego terenu, jeśli chodzi o cyrki. Nie, opieramy się na prywatnych działkach. Tylko i wyłącznie, tak. Natomiast my badaliśmy tę sprawę na początku 2016 roku i prezydent miasta nie ma prawa ingerencji w swobodę działalności gospodarczej, przynajmniej wprost to wynika z ustawy o samorządzie gminnym. A trzeci temat? Fajerwerki. Fajerwerki. No to temat, proszę Państwa, do dyskusji, bo myślę, że jeśli zrobilibyśmy badanie opinii publicznej w Radomiu, to pytanie czy mieszkańcy chcą fajerwerków, czy nie chcą fajerwerków. No, rzeczywiście, że to błąd, że kwestia otwarta. To jest kwestia, gdzie ludzie są zachwyceni. Proszę Państwa, chwileczkę, żebyśmy po kolei przechodzili, bo teraz zrobi nam się dyskusja wszystkich ze wszystkich. Proszę uprzejmie. Partia Zielona. Ja, kontynuując kwestię smogu, a wiadomo, że drzewa pochłaniają szkodliwe zanieczyszczenie powietrza.
4 lata temu przyszliśmy do pana po raz pierwszy z małymi kruskami. Może nie do pana dokładnie akurat. Raczej do drzewka. Drzewka nie zostały przyjęte z roszczeniem ich posadzenia. Dlatego, że w przestrzeni miejskiej jest bardzo trudno posadzić drzewka, dlatego, że drzewko musi spełnić, musi być odpowiednio scalowane, odpowiednie wymiary i odpowiednie miejsce, trzeba miejsce znaleźć na to drzewko. Dzisiaj też przynieśliśmy dla pana drzewko, już wyrosłe. Jest to też brzoza. Dalej roszczeniem posadzenia tego drzewka. Czy tym razem urząd przyjmie to drzewko i w przestrzeni miejskiej się znajdzie dla niego miejsce? Byle z daleka od lotniska. Bo lotniska. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Wracając do pana, jeszcze pytanie. Korzystając z uprzejmości pani dyrektor KSP-28, pani Sylwii Łyżwy, już znaleźliśmy miejsce na to drzewko, będzie przy śródmieściu na plantach, będzie, wszyscy będą będziemy mogli je podziwiać. Ale wspólnie. Pani dyrektor, pani już zdanie mówi. Mam jeszcze jedno pytanie. Odnosząc się do pańskiego wielkiego sukcesu drogowego, wiadomo, że mieści się on w jakimś planie zagospodarowania przestrzennego miasta. A czy ten plan zagospodarowania przestrzennego miasta jest, funkcjonuje? I tutaj akurat jest kwestia niedokończonej inwestycji, prawie od 50 lat, a chodzi o 40 lat. Chodzi o osiedle 15-lecie. W poniedziałek spotkaliśmy się z mieszkańcami 15-lecia, podjęliśmy uchwałę, którą chcemy na pana ręce przekazać. Zebraliśmy do tej uchwały 230 bodajże podpisów. Rozumiem, że jest to uchwała, tak? Tak, jest uchwała, jest. Uchwała. Ona będzie dostępna na Facebooku, także. Jest to takie nasze roszczenie, aby uczynić tam plan zagospodarowania przestrzennego. Pan powiedział, że miasto wydaje decyzje dotyczące warunków zabudowy, prawda? Niedaleko sądu, naprzeciwko sądu dokładnie, powstał na parkingu budynek, który zniszczył całe założenie architektów, pozbawił ludzi parkingu. Znana sprawa. W tym momencie na 15-lecie już nie wiedzie do przynajmniej 3 bloków, nie wiadomo samochody bojowe, w straży pożarnej nie wiedzie karetka pogotowia, bo są wyłączone z ruchu. W razie awarii dramat. Stąd to nasze roszczenie. Brakuje dramatycznie miejsc parkingowych, a chodniki są tam w ogóle nie zrobione. To już jest nasze właściwie żądanie, żeby tym miejscem się zająć, przygotować plan zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców w tym kwartale. Przyjmuję do wiadomości. Kto jest? Proszę uprzejmie. Tak ad vocem ekologów powołał pan konserwatora zabytków zamiast ogrodnika miejskiego. I to jest mankament, ponieważ takie elementy by się nie działy. Miejsce do nasadzeń jest bardzo mnóstwo w Radomiu i nasadzenia są dzikie, chociażby jak na ulicy Wałowej, które za kilka lat staną się problemem i konserwator wtedy może za 100 lat się zajmie tym problemem. Mogę tylko sprostować, tak. Pan Janku, ja, że do konserwatora zabytków nie powoływałem. To jest wyłączna kompetencja wojewody i to jest organ administracji. Miejski konserwator zieleni jest powołany. No, konserwator zieleni. Konserwator przyrody. Znacznie szersza formuła niż to, czy pan w tej chwili mówi, bo to urzędnik, który odpowiada nie tylko za tereny zielone, ale za wykorzystanie w ogóle wszystkich obszarów i akwenów leśnych w Radomiu. No to nie widzę tych, nie dostrzegam tych działalności, ale to może moim markami. Ale to ja myślę, że warto w urzędzie zapytać się panią. Już mówię od razu, ulica Wałowa, które dzikie nasadzenia są i to różnych niekorzystnie wpływających na przyrodę drzew. Chociażby jak sumak, który jest trujący. Ale tak, druga sprawa. My
myślę, że się pan zgodzi ze mną i kładę to na kartę przejęzyczenia. To jest pan młodym człowiekiem. Nie budujmy biblioteki, a mediotekę. Dzisiaj jest współczesny świat, biblioteka i jako tako to jest trochę anachronizm. Ale to medioteka nie zaprzecza temu, że nie ma książek. Proszę zobaczyć, to jest medioteka. Ale ja mówiłem o idei powołania takiej instytucji, a nie tego, co będzie w środku, bo w środku oczywiście to będzie, tak jak w przypadku to będzie się nazywać medioteka, sportu, nowoczesny obiekt na miarę nowoczesnego miasta w XXI wieku w Europie. No, są takie. To jest ten komplement. Natomiast jeszcze jedno, powiedział pan, że jest ojcem radomskiego programu drogowego. No, niestety w mojej ocenie urodził się bękart. Dlaczego? Dlatego, że Rada Miejska już nie głosuje proceduralnie, a głosuje nogami. To jest ta wizyta 100 osób z Radostowskiej i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że jest nieproceduralne. Jest uchwała, o ile pamiętam, zapisałem sobie, to jest 372, w której to wszystko można było realizować i upodmiotowić mieszkańców, którzy by w jasny sposób i proceduralny wyłaniali hierarchię właściwą tych ulic lokalnych. To spowodowałoby to, czego w Radomiu brakuje, czyli budowy mieszkańskiego społeczeństwa, a nie głosowanie nogami, czy jak pan prezydent chce być tym ojcem, że budujemy uliczki po 10-20 metrów, w zasadzie można strywializować i powiedzieć, że podjazdy pod dom, a nie ulicy stricte. Ta uchwała mówi wyraźnie, że jakie są procedury do postępowania i wyłania się ten komitet, a nie Rada Miejska, która w głosowaniu, ale często gęsto nie wie, którą ulicę nawet akceptuje do realizacji. To jest zaprzeczeniem demokracji w ogóle. Także to nie jest sukces. Natomiast chciałbym... Ale to zaprotestuję zdecydowanie, bo ja myślę, że myśl takiego powiedzenia syty głodnego nie zrozumie, tam nie, pan ma pewnie asfalt po głowie. Nie, właśnie drogę jest chyba 200 metrów. To pan prezydent jest syty, bo ma ten asfalt. Tak, więc, ale ja akurat rozumiem i myślę, że mieszkańcy tych ulic, którzy tych ulic, czy jak to pan nazwał, podjazdów, tak? Podjazdów z utwardzonymi ulicami nie podzielają pańskiego. Oj, oczywiście, że nie. A to powiem panu tak, to o nich tak, a to naprawdę o mieszkańców Radomia w tym wszystkim chodzi, natomiast zarzut o braku transparentności, który pan powtarza chyba już 16 raz, jest zupełnie nietrafiony. Nie miałem okazji nigdy tego sprostować, ale jest dobry moment, żeby to sprostować, bo właśnie jeśli chodzi o radomski program drogowy, to transparentności jest aż tadto. Poproszę sobie wyobrazić, nie wiem czy pan, ale poproszę się skoncentrować panie. Proszę sobie wyobrazić, że rozpoczynając ten program, w pierwszej kolejności zidentyfikowaliśmy te ulice, które są gruntowe. Następnie one zostały zwymiarowane, bo przyjęliśmy proste założenie, że ulica gruntowa musi mieć przede wszystkim, znaczy do utwardzenia w ramach RPD, musi mieć przede wszystkim stany prawne własnościowe unormowane, czyli gmina ma prawo do korzystania z gruntów i pas normatywny wysokości, o szerokości 5 metrów. I te ulice zostały, proszę Państwa, każdy może sobie sprawdzić w komóreczce, w smartfonie, proszę wbić radomski program drogowy, tam jest w Excelu, wszystkie ulice zostały mieszkańcom Radomia pokazane. Ulica Altanowa, jaki pas drogowy i tak dalej, i tak dalej. I na bazie, i my kwalifikujemy do radomskiego programu drogowego nie po uważaniu prezydenta Witkowskiego, Frysztaka czy pana Jana Króla, tylko po prostu ulica spełnia wymagania i wchodzi do realizacji projektu. Przepraszam bardzo, nie zna pan uchwały 372, rzeczywiście jako a pan nie zna radomskiego programu. Nie, znam, no ale to tak będziemy sobie przerzucać. Nie, tam wszystko jest zapisane, mało tego. Ja cały czas mówię jako inżynier o procedurę, o wyłanianie się, które matematycznie budowania, która ulica wchodzi, a nie uznaniowość. Ja tu mógłbym być wiele. Uznaniowością jest to, że ulica ma... Ale to jest w uchwale, pan nie zna uchwały. Kwestie prawne i normatywne szerokości. No to ja na pewno. Serenady poddam. Prosimy o kolejne pytanie. Będą zatwierdzone projekty obywatelskie i kiedy w Wydziale Komunikacji wreszcie można będzie sprawy załatwiać przez internet, bo w tej chwili jest, ja nie wiem, zajmuje się kolejkę do kolejki. To jest paranoja. Już pani odpowiadam. Jesteśmy praktycznie
końcówce realizacji tego projektu e-portfel, który informatyzuje nam Urząd Miejski i pozwoli na wykonywanie nie tylko takiej operacji, ale z tego co pamiętam 40 innych, można by sprawdzić sobie online podatki, zapłacić te podatki, złożyć wnioski. Praktycznie lada moment ten system zostanie przetestowany. Nie pamiętam teraz w głowie, kiedy jest, pojawił się prezydent Frysztak, może prezydent Frysztak będzie wiedział, kiedy to kończymy. Natomiast jak dobrze pamiętam, 31 marca, od 31 marca, czyli lada dzień, powinniśmy rozpocząć testy tego projektu, więc myślę, że już nawet jakby się wszystko poopóźniało, to w tym roku ten system zacznie funkcjonować w Urzędzie Miejskim. W tym roku. Niech będzie w kwietniu, ale zakładam, że coś może nie działać. Oby działało. Projekty obywatelskie, kiedy zostaną potwierdzone? O których projektach tak, proszę? Kolejny, proszę. To już drugi duży. Gimnastyka dla seniorów. Ale to pani mówi o projektach w ramach budżetu obywatelskiego. To już jesteśmy chyba przed głosowaniem. Mieszkańcy głosują na te projekty. Prezydent nic do tego nie ma. Znaczy ma. Ma jeden głos, który może oddać. Proszę uprzejmie, kolejne pytanie, panie Adam. Tam kolega wcześniej. To znaczy, będę, pozwolicie państwo, że po kolei, żeby nikt nie pomyśle. Panie prezydencie, Adam Fondowicz, Radomskie Koło Nowoczesne. Dwa pytania. Pierwsze, takie polityczne. Czy, jak pan ocenia szansę tej koalicji wyborczej partii opozycyjnych, czy środowisk, nawet ruchów lokalnych, demokratycznych, do zawiązania koalicji wyborów, na wybory samorządowe? A drugie pytanie klasyczne, z którym się jakoś nikt nie spieszy, czyli o lotnisko. Chciałem się zapytać, jaki jest na dzień dzisiejszy stan wiedzy o przyszłości lotniska? Czy ten list intencyjny z PLL-LOT coś daje, coś z niego wynika? Przepraszam, PPL, przepraszam, tak. Czy z tego coś wynika, czy są jakieś inne już sygnały wyraźniejsze? No i ewentualnie jakie są plany dalej, jeśli nic z tego nie wyniknie? Rozmowy z PPL-em o przejęciu naszego portu lotniczego są bardzo zaawansowane. Ten list intencyjny jest realizowany tak, jak on został zapisany. Lada moment powinniśmy podpisać porozumienie, które uszczegółowi pewne działania. I jeśli chodzi o ten projekt, dziś mogę z takim czystym sumieniem i czystym sercem powiedzieć, że on, podobnie jak pozyskanie tych 80% na Wojska Polskiego, dobrze rokuje. PPL, tak jak mówił prezes Szpikowski kilka tygodni temu na konferencji prasowej, chce budować taki prawdziwy regionalny port lotniczy inwestycji wartości pół miliarda złotych, do pół miliarda złotych, taka kwota padała. Ja co nieco więcej wiem, ale jestem też zobowiązany pewną tajemnicą gospodarczą, więc nie mogę za dużo o tym powiedzieć, ale mogę powiedzieć, że naprawdę ten projekt dobrze rokuje i mam, z naszej strony przynajmniej nie ma żadnych działań, które by opóźniały rozpoczęcie tej inwestycji. Natomiast co do kwestii politycznej, to wie pan, no trudno mi powiedzieć, bo samorząd, ja byłem i posłem i prezydentem i wiem, jaka jest diametralna różnica w podejściu politycznym. I myślę, że na poziomie samorządowym powinniśmy rozmawiać zupełnie inaczej niż na poziomie warszawskim. Takie proste przeniesienie Platforma Nowoczesna i jakieś inne siły na poziom samorządowy, to się na pewno nie uda, bo my musimy rozmawiać o projektach, które są zapisane w ustawie o samorządzie gminnym, a nie o tych, które są tak naprawdę w ustawach regulujących, na które wpływ ma rząd. Tylko tak chciałem sedno mojego pytania, czy pan widzi szansę poważną na znaczy, oczywiście mówiłem na początku, że koalicja na rzecz zmian w Radomiu jest jak najbardziej potrzebna. Zresztą niejednokrotnie z panią przewodniczącą Kalinowską również na ten temat rozmawiam. Szukamy punktów wspólnych. Kolejne i pytanie. Nie są to stopy. Kolejne pytanie. Moje nazwisko Grzegorz Grota, ja jestem też z Koła Nowoczesne i z Radomia dla Demokracji. Ja mam do pana pytanie takie jako dla polityka, nie to samorządowca ogólnie. Mamy teraz taki okres gorący, kiedy episkopat wspólnie z partią rządzącą chcą prowadzić na siłę zakaz aborcji. W tej chwili jest w Warszawie manifestacja, jak wiadomo. I zawsze w tych takich chwilach, kiedy ten problem wychodzi na wierzch, z ust posłów Platformy, no i zresztą nie tylko,
słychać głosy, że najlepszy byłby ten kompromis, który obecnie funkcjonuje w ustawie, czyli te trzy warunki, które są spełnione, tak? Tylko że moim zdaniem istotą problemu jest to, że ten kompromis obecnie jest martwy z tego względu, że jest coś takiego w polskiej rzeczywistości jak klauzula sumienia, którą zasłaniają się lekarze, ginekolodzy, teraz aptekarze, jak słyszę, i tak dalej. Czy nie uważa Pan, że Platforma, zakładam, że Platforma te wybory kolejne wygra, mówię o parlamentarnych, że Platforma, kiedy te wybory wygra, powinna w pierwszej kolejności zająć się jakąś ustawą, która by rozdzieliła sprawy Kościoła od państwa, to jest jedna sprawa, i druga sprawa, kiedy klauzula sumienia zostałaby całkowicie zakazana dla pracowników Służby Zdrowia Polskiej, aptekarzy, lekarzy. Ja jeszcze tak, dla potwierdzenia tych swoich słów chciałem powiedzieć taką historię. Czytałem niedawno gdzieś w internecie chyba artykuł, że była taka polska lekarka, która pracowała w Norwegii i ona też pacjentom zasłaniała się klauzulą sumienia. Od razu została, poszła jakaś skarga od pacjentów. Pani została deportowana do Polski, pozbawiona prawa wykonywania zawodu na terenie Unii Europejskiej i dzisiaj to nie wiem. Ja uważam, że tacy lekarze nie powinni w ogóle mieć prawa wykonywania zawodu. I tutaj jeżeli nie chce leczyć pacjenta, niech zajmie się czymś innym, na przykład sprzątaniem salku pacjenta. Dziękuję. No jestem troszkę w takim despekcie, bo jako samorządowiec nie powinienem chyba się wypowiadać w tej kwestii, co najwyżej pogląd mógłbym wyrazić prywatny, ale tu dzisiaj jestem jako prezydent Radomia i... Pan jest politykiem też. No, raczej samorządowcem niż politykiem. Pan pamiętać, że przed kampanią wyborczą wszyscy politycy. Politykiem skończyłem, takim prawdziwym politykiem skończyłem być 30 listopada 2014 roku. Bo kwestie światopoglądowe i sumienia są oczywiście rozstrzygane na poziomie parlamentu, nie na poziomie samorządu gminnego. Ja, proszę Państwa, ale w związku z tym, że wypowiadałem się na ten temat kilkanaście miesięcy temu dla telewizji Dami, w czasie jednego z programów, redaktor Osi mnie zapytał, czy jest jakiś mój pogląd w tej sprawie, to powtórzę go, bo ja to mówiłem publicznie. Tak uważam, ja pamiętam ten moment, kiedy przyjmowana była ustawa w 93 roku, tak? Czy drugim? Trzecim. Trzecim i pamiętam ten kompromis tych sił solidarnościowych, też polskiego kościoła, który w odpowiednim momencie się wycofał. To aborcja za konstytucję. Tak. Także ja jestem również zwolennikiem utrzymywania tego kompromisu, który był wtedy wypracowany. Nie widzę pola do jego zmiany w jedną bądź w drugą stronę. Przynajmniej na dziś taki jest mój osobisty pogląd. Przejdźmy dalej do kwestii samorządowych. Jacek Szlagier, kolejne pytanie. Jacek Szlagier, Radomianie Razem. Wcześniej było takie pytanie o pana porażki jako samorządowca, jako prezydenta. Zgrabnie pan z tego wybieg. Jeszcze, jak mówię, mogę pana pocieszyć, jeszcze niejednokrotnie na to pytanie będę odpowiadał. Jak mówi klasyk polityki, prawdziwego mężczyzny poznaje się nie po tym, jak zaczyna, tylko jak potem kończy. Miejmy nadzieję, że ten koniec będzie piękny i chwalebny, jeżeli pan prezes Janduła dotrzyma danego słowa i wybuduje nam galerię radomskiego sportu przed wyborami. To będzie piękne, miałem okazję być na budowie. Robi wrażenie, przyznaję. Czyli moje ręce, mój los na stosie. Tak, zdecydowanie. Mam nadzieję, że prezes czuje ciężar odpowiedzialności na swoich plecach. Panie Jacku, ja teraz codziennie będę mu śniadanie robić. Moje wyciągnięcie. Jeżeli to ma tylko pomóc, to zaryzykowałbym włożenie śniadania prezesowi. W każdym razie, może z podsumowaniem tych porażek poczekamy rzeczywiście chociaż parę takich rzeczy, które mnie osobiście nie bardzo się podobało w czasie tej kandydatury pana jest, kadencji, więc fakt kadencji tak, zostawmy tą kwestię może na podsumowanie, jeszcze będzie okazja, żeby to uczynić. A wracając do tego lotniska, to też wydaje mi się, że nie odpowiedział pan do końca na to pytanie postawione tutaj przez pana. Co pan zrobi, jeżeli PPL wycofa się z projektu przejęcia tego lotniska? Czy ma pan wyjście awaryjne? Wydaje mi się, że kontynuowanie tego projektu mija się z sensem. Materiał z tego spotkania będzie w sieci. Tak. Więc nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Ale czy ma pan? Mam. Okej. Okay. Czy to jest projekt zamykający to lotnisko? Mam. Rozumiem, nie będziemy więcej dokładać? Awaryjne, natomiast proszę
proszę nie namawiać, żebym się znalazł w gorszej sytuacji negocjacyjnej w trakcie poważnego procesu gospodarczego. Dobrze. Z poważnym partnerem. Zakładam, że ma pan wejście awaryjne i że mieszkańcy Radomia więcej już nie będą dokładać do tego lotniska. Okay. Drugie pytanie pojawił się tu pan wiceprezydent Frysztak, może skorzystam z jego wiedzy. Co dalej z kładką nad Szarym Szeregów? Ja uważam, że ta sprawa nie jest do końca chyba jeszcze załatwiona. To chodzi ja rozumiem, że... Odszkodowanie? Nie, jeszcze będzie jedno pytanie. Jeszcze są chętni. Bo tam jeszcze jest odszkodowanie, sprawa tego odszkodowania. Teraz prezydent Frysztak to... Nie, żeby się pojawił, to że tak powiem. Ja dzisiaj jestem tylko moim obserwatorem. To jest gość. Nie ma głosu. Dobrze, to kieruję pytanie do was. Został pan sam na ringu. Co dalej z tą kładką? No tam chodzi o to odszkodowanie. Jak się sprawy toczą? Wydaliśmy 1 000 000 zł, prawda, na te tłumiki, na ochronę tej kładki, prawda? Czy to jest do wyegzekwowania? W jakiej to jest, w jakiej fazie? Myślę, że DKI dyrektor Wójcik prowadzi wszystkie działania zgodnie z prawem, żeby... Znaczy jakieś kroki zostały już... Żeby wykorzystać te zapisy w umowie, które były. Państwo pamiętacie, że to wszystko przecież to jest spuścizna i spadek po poprzednikach, no. Także no niestety tak się wydarzyło. Projekt wyjecie jeszcze z szafy pisowskiej, tak? Nie, tylko wie pan, w procesie rządzenia i wydawania publicznych pieniędzy musimy się zawsze kierować zasadami takiej zwykłej, elementarnej uczciwości i rzetelności. Jeśli jest projekt, który kosztował, panie prezydencie, tutaj pana poproszę o podpowiedź. 400 tysięcy? Projekt. Czyli blisko 1 000 000 zł. I to ja powiem panu tak obrazowo, panie Jacku. Gdybym ja przyszedł na sesję Rady Miejskiej i powiedział, że te 1 000 000 zł w tym projekcie wrzucam do niszczarki, to mam do pana pytanie. Proszę mi powiedzieć, kto by pierwszy rzucił się do gardła prezydenta? Kazimierz Wodzik. Radomianie razem. To jest strażnik interesów finansów miasta. To jest odpowiedź na pytanie. Następne pytanie. Nie ma możliwości, proszę państwa, to już tak wschodząc rzetelnie, nie ma takiej możliwości, że jeśli projekt kosztował 900 tysięcy, został zapłacony, opieczętowany przez wszystkich fachowców, bo ja nie znam się na budowie mostów. I prezydent Frysztak też się na budowie mostów, kładek i innych obiektów inżynieryjnych nie zna, więc jeśli jest... Ale panie prezydencie, to taka wejdę w te słowo i pomogę koledze Jackowi, odbić tą piłeczkę, bo pan przed chwilą powiedział to na takiej zasadzie, że lepiej zjeść i odchorować, niż miałoby się zmarnować. Nie, nie, to może... A jakby było 100 milionów? Nie, broń Boże, jeśli jest projekt, projekt, który był przygotowany i projekt, który miał wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia, to nie rolą prezydenta jest w tej chwili nie wierzyć, że inżynier, fachowiec, doktor, profesor, który akceptował tą dokumentację, się myli. To może ja jednak pomogę swojemu szefowi. Na projektach budowlanych są 2 podpisy. Jest konstruktor i konstruktor sprawdzający. Oni obaj muszą posługiwać się pieczątkami. Te pieczątki posiadają numerki. To są numerki uprawnienia z izby, które są nadane po spełnieniu egzaminów, posiadają tak. Ubezpieczenia. I tacy sami ludzie zgłosili także wątpliwości. Nie, to nie jest prawda. Też ludzie z uprawnieniami nie. I ludzie z wiedzą. Proszę państwa. 2 podpisy. I dziś sytuacja jest taka, że... Pytanie było krótkie i na nie odpowiedzieliśmy. Tak, te roszczenia, które mamy, egzekwujemy. Rozumiem, że PiS nie pozostawił żadnych innych projektów, które mogliby się realizować. Wie pan, po tym wydarzeniu związanym z kładką nakazałem wszystkim wiceprezydentom kwerendę dokumentów, jakie jeszcze projekty zostały w szafach. Dobre posunięcie. Jeszcze jedno pytanie. Ale to już naprawdę bardzo króciutkie, bo nadużywamy. Panie prezydencie, wie pan, jak wygląda korespondencja Urzędu Miasta z mieszkańcami, prawda, jeżeli Urząd Miasta wysyła jakieś tam zawiadomienie, prawda, informacje do mieszkańców miasta. Polega na tym, że pracownik Urzędu Miasta bierze ten dokument, idzie do mieszkańca, do bloku, do skrzynki, prawda, nie zostaje go, zostawia awizo, mieszkaniec natomiast z tym awizem leci do biura obsługi mieszkańca i odbiera ten dokument. Ja parokrotnie zgłaszałem ten problem i poprzedniemu sekretarzowi, kierownikowi biura obsługi mieszkańca, tłumaczą, że to wynika z godzin pracy pracowników urzędu. No, wie pan, między 8 a 15 to część mieszkańców tego miasta jeszcze pracuje, prawda? Czyli to jest darmowa robota. Ten urzędnik leci z tym, dokumenty zostawia awizo, a mieszkaniec miasta musi z powrotem lecieć do urzędu. Czy nie można zmienić godzin? Zwróćmy na to uwagę. Dziękuję za to. Dziękuję bardzo. Kolejne pytania. Widzę, że tutaj pan zgłaszał się.
Ireneusz Obczarek. W ciągu ostatnich tygodni bulwersowała nas wszystkich sprawa Alei Wojska Polskiego słynnej. Mieliśmy tą promesę rządową odnośnie pieniędzy. Później pan Artur Standowicz, wicewojewoda, notabene nasz człowiek, radomianin, ciągle w publikacjach swoich poganiał prezydenta, że by ogłosił przetarg, bo promesa jest podstawą do tego, że pieniądze będą na koncie miasta. Ta sprawa ciągnęła się takimi różnymi przepojkami. W końcu umowa została podpisana. Teraz się okazuje, że jest jakiś protest jednego z mieszkańców na trasie budowy tej drugiej nitki. No i chciałbym się zapytać, czy pan mógł nam to przybliżyć. Jeśli chodzi o kwestię przetargu, czyli te pochukiwania i takie nagabywanie polityków PiS-u, w tym Standowicza, żebyśmy ogłaszali przetarg, to proszę Państwa, ja właściwie mogę robić tylko jedną rzecz, czyli stosować prawo, a ustawa o finansach publicznych, artykuł bodajże 44, mówi jednoznacznie, że przeprowadzenie jakiejkolwiek inwestycji, przetargów i tak dalej jest możliwe dla wszystkich szczeblów administracji pod warunkiem wpisania albo do ustawy budżetowej, albo do uchwały budżetowej. Promesa, o której mówił wojewoda, nie była promesą dla prezydenta, tylko dla wojewody. I to wojewoda był dysponentem tych środków, więc ja nie miałem innego wyjścia, musiałem czekać na podpisanie umowy, czyli uprawdopodobnienie przychodu. Po podpisaniu umowy w trybie tym obiegowym mieliśmy prawo do wpisania tych pieniędzy do uchwały budżetowej, co nastąpiło we wtorek, a my już w środę zwróciliśmy się do dziennika urzędowego Unii Europejskiej i zgłosiliśmy ten przetarg, bo MZDiK był do tego przygotowany. Natomiast decyzję o uruchomieniu całej procedury musiałem jednoosobowo podjąć ja. A mogłem to zrobić tylko wtedy, kiedy byłem pewien, że wszystko zostało zrobione zgodnie z prawem. I tak zrobiłem, proszę Państwa. I tutaj nie żadne interpretacje w różnych jakichś publikacjach pseudonaukowych, czy nawet naukowych, czyli próba interpretacji prawa, tym bardziej, że ja, panie Ireneuszu, jeśli chodzi o interpretację prawa, jestem już bardzo ostrożny. Także tutaj już musi być wszystko naprawdę, ja muszę być przekonany do pewnych przedsięwzięć. Już nie ma czy A, czy B, czy 50%, czy 70%. Więc tylko jeśli to zostało zrobione, to uruchomiliśmy przetarg. Natomiast tak, faktem jest, że jeden z mieszkańców Radomia zgłosił ten protest, ale termin rozpatrzenia tego protestu jest wyznaczony na 30 marca. Tak, w związku z czym to jest przetarg 40-dniowy, więc mamy świadomość, że cała sprawa musi zakończyć się w ciągu tych 40 dni. Ja już nie zwlekam z tym, bo wiemy, że musimy to przedsięwzięcie rozpocząć jak najszybciej, żeby skończyć w 2020 roku. Szanowni Państwo, ponad półtorej godziny już rozmawiamy. Nasz gość jest już lekko zmęczony. Państwo też zapewne... Chyba, że ostatnie pytanie. Wiedziałem. Zebrały się koło zwolenników. To dobrze, to w takim razie, panie Janie, ostatnie pytanie, pan prezes wywołał. Ostatnie pytanie, proszę tylko, aby krótkie i... Krótkie, małe dementi, bo to nie wszystkie projekty, które pan mówi, że z szafy PiS-u zostały wciągnięte, muszą być realizowane. Ta z Małgorzatki, z kompromitacją, bo wydaliście 600 tysięcy na pseudomodernizację skrzyżowania, która siłą rzeczy w którejś kadencji będzie musiała przerobić i powrócić do tas Małgorzatki, tym bardziej, że zostały wykupione w teren. Ale panie radny, proszę pamiętać, że dynamika miasta też się zmienia i za ileś tam lat okaże się, że ktoś przyjdzie i będzie musiał to zmienić. Nie, dlatego, nie. Że to jest zepsute, tylko przestańmy miasto będzie potrzebowało. Przestańmy improwizować. Pewną wiedzę. No dobrze, to pytanie. W serce, prosto w serce prezydenta. Tak, tak. Jestem zaniepokojony przetargami, które pan organizuje, one nie wychodzą. Ja pamiętam, jak ja zawiedywałem, przyjęty kwantum rozbieżności był 20% między tym, co podawało się w zakresie środków przeznaczonych, a przetargiem. Dzisiaj pan regularnie przekracza 300%, to świadczy, wniosek jest prosty. Pan nie ma fachowców w tych
prac, bo oceniają ten zamiar inwestycyjny na tak niskiej cenie, że potem się okazuje, że nie ma środków. Albo to jest zadanie jakoś wymyślone, żeby mieć alibi, że nie możemy realizować, bo one są fatalne. I z tego miejsca tylko już nie pytanie, ale apel. Ostatnio ogłoszone i zresztą też z tą opcją 300% przekroczenia budżetu na modernizację czy przebudowę wiaduktu Żeromskiego, apeluję tutaj prosto. Najpierw niech pan ogłosi na koncepcję, żeby wiedzieć, co się chce, żeby nie powtórzyć tego błędu z składką, która jest kompromitacją. I to będzie kompromitacja, bo otworzyć wiadukt to nie jest problem, tylko cel jest taki. Pan mówi o trasie energii. Jakie są korelacje między jednym a drugim? Proszę. Ja tylko zwracam się z prośbą. To znaczy, generalnie zarzut do tego, że oferenci dają wyższe wartości w przetargach niż kosztorysowo, to można zobrazować w drugą stronę. Ja pewnie wszyscy Państwo pamiętacie, jak w roku 2008 czy 2009 państwo polskie podchodziło do, rozpoczynało wielki program Donalda Tuska budowy autostrad. I wtedy nagle okazało się, że mieliśmy kosztorysy, natomiast wykonawcy dawali 50-60% tego kosztorysu i za takie pieniądze te autostrady próbowali budować. Także Pani Anie, nie ma żadnej reguły, jeśli chodzi, nie ma, proszę mi uwierzyć, nie ma żadnej złotej reguły, jeśli chodzi o wartości przetargowe. Jest. Jestem święcie przekonany, że ludzie, którzy robią kosztorysowanie, robią to zgodnie ze swoją wiedzą, rzetelną wiedzą i robią to jak najlepiej, a to, że wychodzą przetargi tak jak wychodzą, to proszę pamiętać o wzroście płacy minimalnej i innych uwarunkowań prawnych, które w tej chwili wpływają na ten cel. Chociażby Pan 50 razy kiwał głową na nie, to niestety tak jest. Dziękuję Państwu pięknie za udział w dzisiejszym spotkaniu. Dziękuję Panie Prezydencie. Ja jeszcze chciałbym serdecznie podziękować, jest Pani gospodyni, można powiedzieć, naszego miejsca, w którym się spotkałem. Dziękujemy bardzo Pani Dyrektor za to, że mogliśmy tutaj u Pani te spotkanie organizować i mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli również korzystać z uprzejmości. Dziękuję Panie Prezydencie i zapraszam na następne spotkania. Proszę Państwa, wracając, dziękuję oczywiście, że mogliśmy się spotkać i tak naprawdę wymienić poglądy i porozmawiać. To mam nadzieję, że te spotkania cykliczne, które będziemy robić, nie będą częściej z prezydentem niż raz na kwartał. Znaczy ja się nie odżegnuję, absolutnie. Co tydzień. Co tydzień. I naprawdę dobrze tematycznie przepracowane, na przykład robimy drogi, ochronę środowiska i tak dalej. Ja wtedy mam to pracujemy. Będziemy gotowi. Dziękuję. Czy ja zakończyłem? Tak? No teraz będziemy spotkać się, ale to już... Czyli tak jak powiedział Pan Jacek, po końcu nieważne kto zaczyna, ważne kto kończy.